Cześć wszystkim, znowu Płonio 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Tak. W ostatnim odcinku rozbijaliśmy się trochę po krzepie i po rdzawym lesie. Tak, wykonaliśmy zemstę za diablicę i chyba dała nam jakieś kolejne zadanie. Tak, chce ona teraz się wydostać z tego z ciała jakoś. Dobra, w każdym razie dzisiaj mamy poszukać zamienników na duszę, która może nam opowiedzieć coś o twierdzy, do której mamy się udać. Tak? Do baterii Durgana, dokładnie. Przy okazji warowni Azuro opuścił warownię, miał tam jakiś nędzny przedmiot do sprzedania, więc mnie to nie boli. Ale pogadajmy, zbadajmy może tych ludzi. Odczytaj duszę z Andreda. Garść pełni przemnika przez twój umysł jak ławica wystraszonych ryb, zostawiając ze sobą niewyraźne obrazy i dźwięki. Przez chwilę przytłaczają cię, aż wreszcie jedno konkretne spełnione uparcie przykuwa twoją uwagę. Ty lub Andret, a może obaj, klęczcie na kamiennej posadzce, kiedy dwaj mężczyźni, jeden z nich, przyodziany w pancerz rycerzy Tygla, drepcze przed tobą. Wyczuwasz nieśmiałą pogardę Andreda wobec niego, zupełnie jakbyś sam ją odczuwał. Odczuwałeś również triumf Andreda, kiedy rycerz podchodzi wystarczająco blisko, byś mógł splunąć mu na buty. Zupełnie rozwiewa się i znajdujesz znowu się w własnym ciele. Okej. On nic nam nie dał. A Brytwena? Twoje nozdrza uderza zapach soli i morza, zanim jeszcze przystajesz widzieć izbę. Grunt kołysze się pod stopami, a fala morskiej wody przelewa się przez burtę, kiedy statek przechyla się na wietrze. Tak, zdecydowanie to nie jest dusza, która nas obchodzi. Gwałtowny strząs statku rozrzuca cię na burtę. Ciemna powierzchnia wody przyciąga twój wzrok. Zauważasz wielkie jak tarcza oko, które spogląda na ciebie. Jesteś przerażony, jednocześnie zafascynowany wtedy, gdy twoje zmysły cofają się i wspomnienie zanika. Kurde. Czy tu żadna z tych dusz nie zginęła w sposób, znaczy nie umarła w sposób naturalny, tylko... Okej, to jest ciekawe, bo Cady to chyba uratowaliśmy z tego pożaru, więc... Byłoby całkiem sensowne, gdyby ona miała jakąś duszę. Nie, nie możemy jej nawet zbadać. Okej. To idziemy dalej. Feara? Nope. Dziecko? Tak, z nim się nie da nam pogadać. Bart sobie dalej śpiewa. Przejdźmy się tutaj. Czy ten gość nadal tu jest? Nie. Owyna? Gadaliśmy z nią? Okej, czytajmy jej duszę. Czuwasz esencję Owyny, niemal natychmiast ogarnia cię ciemność. Dopiero po chwili zdajesz sobie sprawę, że to bardzo stare wspomnienie. Kiedy twój wzrok przyzwyczaja się do blasku pochodni, dostrzegasz, że stoisz w ciemnym tunelu, który instynktownie rozpoznajesz jako część baterii Durgana. Okej, to już lepiej. Nad kopalnianym wózkiem stoi kilka postaci w obdartych opończach i kapturach. To krasnoludy tak jak ty. Pakują na wózek owinięty płótnem ładunki, z którego prześwituje czasami metal, ostrze, miecza lub połysk wypolerowanego pancerza. Krasnoludy pracują w pośpiechu, ale ostrożnie. Ładują zwiniątka w przytłumionym brzękiem i łomotem z niepokojonym wzrokiem, zerkając w stronę zgiełku w tunelu. Skupcie się, im szybciej skocz... Okay, może troszkę przygłośnie. Mówisz suchym szeptem, czując wypełniające cię energia zdenerwowanie. Dzielisz niepokój z pozostałymi, ale w przeciwieństwie do nich delektujesz się nim. Mimo to na wszelki wypadek zerkasz przez ramię. Kiedy się odwracasz, pozostali zdwajają wysiłki. Kiedy tak napełniają wózek, czujesz w brzuchu przyjemne motylki. Funkcja kapitana straży jest mało opłacalna, ale umożliwia wizyty w zbrojni bez budzenia podejrzeń. Skarbnik Zoltun wyprzedał połowę arsenału baterii, kiedy ktoś zauważy brakujące, że... Więc kto zauważy brakujące żelazwo? Poza tym masz już chętnego kupca, jeśli tylko zdołasz wydostać towar poza baterią, zanim ktoś cię wyda. Co wiesz, ze spełnienia widzisz nagawiające się o ciebie Owynę. Okej. Możemy ją obudzić również. Co tu możemy? Owyna pokojówka dzieli duszę z krasnoludem w imieniu Gregor. To zepsuty i podstępny osobnik, więc przebudzenie go może sprawić, że życie nieśmiałej pokojówki stanie się ciekawsze. Okej.
No to mamy już drugą opcję, aczkolwiek również nieidealną. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. Zejdźmy jeszcze do piwnicy. Czy tamtych graczy możemy obudzić. Szulerzy. Tańcelik? Czytaj jego duszę. Przez chwilę twoje zmysły zostają przytłoczone w okolicach pasa, czujesz dotyk dłoni i w uszach rozprzestrzenia twój własny cichy śmiech. Uderzasz barkiem o szafę, która grzechocze za każdym razem, kiedy Bertwana nachyla się, aby cię pocałować. Wspomnij, jak wyczuwasz przyjemny spokój, ale nic, co miało jakikolwiek związek z baterią. Okej? Okay? Yeah. No to... Idziemy szukać dalej. Dobra, to wychodzimy stąd. Z kim jeszcze możemy porozmawiać? Chyba nie. Dobra, to wychodzimy stąd i szukamy dalej osób. Dobra, Rayfalda już chyba czytaliśmy, tak? Teladora. Nie możemy. W domu Arena Gildy byliśmy już. U Tyrska chyba byliśmy również. A tak, ten biedaczek dalej tu czeka. Tych dwóch łowców nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Gadajmy z tym gościem. On... Eduran. On chyba nie miał nic. Czy tak, ma dalej te rzeczy na sprzedaż. Ciekawe, czy ma coś nowego? Chyba nie. Okej. Okay. Kapelusz powadnej doskonałości. Moc plus 2, kondycja plus 2, prostak. Intelekt minus 2, stanowczość minus 2. Okej. Okay. Moglibyśmy dać Ederowi. Nadałoby mu się. A poza tym chyba nic tutaj ciekawego nie ma. Tak, tutaj wszystkich wybiliśmy. Więc tam nikogo nie będzie. Z Istą rozmawialiśmy. Tak, nic nie ma. Paru wieśniaków, ale oni tak na pewno nie będą mieli nic. To wejdźmy jeszcze do rybaczówki i zobaczmy. Są tylko pracownicy. Nie spodziewałem się gości w rybaczówce, ale chyba właśnie tak powinno być. Kolejny dzień pracy. Okej, okay. Co on ma ciekawego? Pewnie ryby. I... O, figurka białego żmija. To jest fajne. Mamy wystarczająco pieniążków, więc sobie wezmę. Takie rzeczy zawsze się przydają. Pierścień nadzoru, obszar działania zdolności plus 10%. Meh, dobra. A czy my komu to możemy dać? Tobie możemy dać, diablico. Tak, już mamy jedną figurkę, ale... One się przydają w każdych ilościach przywoływania. Dobra, no to wychodzimy.
chyba nie mamy już innych opcji, co? Feels like it's hardly worth putting the huts back up. Tak. Better than standing out here shivering. Tak, to już wszyscy w wiosce, z którymi mogliśmy pogadać. O, zestaw obozowy. Na szczęście nie potrzebujemy żadnego. To myślę, że wybierzemy Taenę. Co? Więc przebudzenie jej może być ryzykowne. Ale to już jest starsza kobieta, więc przeżyła swoje. Jeżeli tak to mam ująć. Gdybyśmy Ołynę próbowali przebudzić, to mogłoby zrujnować jej życie. Ta dusza mogłaby go nie nakłaniać do złych rzeczy i tak dalej. Kradzieży w karczmie i tak dalej. Więc może spróbujmy najpierw z tą starą krasnoludzicą. Szkoda, że nie ma żadnej opcji, żeby porozmawiać z nią i poinformować ją o tym. Tylko od razu jest opcja z przebudzeniem. Tak. Aż to trochę mało życzliwe jest tak budzić w niej duszę bez jej wiedzy, przynajmniej. Dobra. Przebudź się, Zenowa, i wspomnij bitwę w sali biesiadnej. Przez oblicze Taeny przebiega skurcz, a po chwili pomarszczona skóra wiotczeje. Po duszącym ataku kaszlu mruga oczami, jak ktoś zwolna odzyskujący przytomność. Jej oczy stają się niezwykle klarowne. Okej. Ta jest znacznie silniejsza. Pochłonie ją od środka, zastąpi słabość swoją siłą. Ale niekoniecznie wyjdzie ci... to na dobre. Muszę wejść do Petteri Durgana. Jej dłonie zaciskają się i rozluźniają na wymaginowanej broni. Esencja zenowa rzuca się w takiej samej bitewnej gorączce, jaką wyczułeś w wspomnieniu z Petteri Durgana. Jest niebezpieczna. Gdzieś pod zenowę przytłoczona świadomość Teny walczy o byt. Okej. Dobra, możemy wiedzy użyć? Stanowczości bądź percepcji. Może użyjmy tej percepcji. Może jak ją trochę pochwalimy, to będzie bardziej skłonna do gadania. Nigdy nie zdradzisz Baterii Durgana, twoja lojalność jest aż nadto widoczna. Jej gniew ustępuje miejsca dezorientacji, szukasz sposobu, w jaki sposób możesz ten stan wykorzystać. You're not one of Zoltan's visiting merchants, or Exandru's foreign zealots. You're one of us. Czy nieznajomy może znać złocone sale baterii albo kaplicę Abydona, patrona wszelkich robotników? Okej, okay. Jeżeli użyjemy tego, to pewnie nie będzie z nami współpracować. Więc użyjmy wiedzy. Then let us share the words of our bond, brother. Durgańskie młody niechaj stukają kowadła nasze, niech dźwięcznie śpiewają. Mury baterii przed zabójem i bestią dzieł naszych ochrania. Gorąca kuźnia w ten sam tam w pocie czoła stal wykuwamy ku chwale Abydona. Okej. Okay. Bierze głęboki wdech, a jej powieki opadają w ciele staruszki. Osobowości i wspomnienia zenowej Teny walczą o dominację. Na powierzchni zaczyna pojawiać się świadomość Teny, ale zenowa jest silniejsza. I panika i gniew zostają tymczasowo przygaszone. Wyczuwasz obie części duszy. Płynne i uległe, chociaż pewne tylko na chwilę. Okej, czyli powiedziała już nam to, co... potrzebowaliśmy? Wypowiedzmy więc łączące nas słowa, bracie. Okej.
Okej, to zepchnijmy Ezę nowe. I może dzięki temu Tena nie będzie miała żadnych złych efektów. Zdycha bardzo ciężko, pozbywając się gniewu i traumy z poprzedniego żywota jak nałagrodzonych gazów. Kiedy za chwilę spogląda na ciebie w jej wzroku, widzisz nową siłę. Kręci głową i ciera dłonie o spodnie. Okej. No i misja ukończona. Poznałem hasło do baterii, tak. Wielka przygoda została dodana do listy zadań warowni. Okej, zobaczmy. Nagrody, przeciętny przedmiot, 15% doświadczenia. Okej, czyli to jest taka chyba po prostu randomowa. Wygląda na to, że już się skończyły wszystkie przypisane przez twórców i teraz o takie o randomowe będą się pojawiać. Dobra, dajmy to, nie wiem, matce. Dostało rund 3, okej. Okay. Teraz możemy otworzyć baterię Durgana. Dobrze. A Teena wygląda na nieuszkodzoną. No to dobrze. Udało się to w miarę bezboleśnie zrobić. No to... to w drogę. Dobra, zanim jednak udamy się do baterii, mamy jeszcze dwie inne rzeczy do odwiedzenia. Pierwsze idziemy do długich wodospadów. Ostatni, mam nadzieję, że ostatnie zlecenie wykonać. A potem musimy jeszcze oddać to zadanie z przemieniem wspomnień. Nie, nie. Zadania pokuta rybaka. Tak, do Galwina musimy wrócić. Ale dobra, po kolei wszystko. Szukamy, gdzie mogą być, gdzie może być nasz następny cel. Przejdziemy się. Wszędzie i na pewno ich znajdziemy. Mroźny szlam. Jak mogłem coś pominąć? Okej, a może to jest nasz cel? Zobaczmy. Zadania, misją... No to w zadaniach jest zlecenie apostołowie prawdziwego płomienia. Nie, to nie jest nasz cel, ale dobra. Bierzemy się do roboty. Dobra, podejdź tutaj też ich bi. Dobrze, podejdź tutaj. Serce furii użyj. Ładnie, to jeszcze parę uderzeń magii. Skarbnicę, żeby nie podszedł do nas za bardzo. Dobra. Mroźny miecz. Kolejne uderzenie. Okej, ładnie. Teraz zacznij tak, tam dalej strzelać. Okej, dobra, ty jesteś w zwarciu. Może zajmijmy się najpierw tymi szlamami. Okej. Dobra, mistrzowskie czary. Pomóżmy Paladynowi z tym trolem. Tak.
Dobra, połóżmy ten mrożnik. Nie, to raczej się nie przydarzy. Przewróćmy tego lodowego trolla. Ten jeszcze żyje? Dobra, to przywalmy mu pociskami. Okej, ładnie, za 64 go dziabnęła? Tak, podstępny atak. Ładnie, bardzo ładnie. Tak jak mówiłem, może atakować, z tym kijem może atakować z drugiego rzędu, bez problemu. Co jest dodatkowym bonusem. Bo nie musi się wpychać w główne starcie. No i dobra, świetnie. A wiem, pewnie... Pewnie te lodowe trolle pojawiły się w związku z tym zadaniem na łapanie, na lekarstwo dla, jak mu tam nie było. Więc najwidoczniej mogliśmy jednego trolla zabić albo w długich wodospadach, albo w rdzawym lesie. Okej. Okej, znaleźliśmy nasz cel. Albo może oni najpierw nas znaleźli. Dobra, może niech wszyscy się tutaj ustawią. Ty zgarnij tego barbarzyńcę. Okej. Dobra. Druida też możemy zgarnąć. Raz kula ognia, gdzieś mniej więcej tak. Okej, tego barbarzyńcę możemy pewnie przewrócić. Możemy rzucić zakaz na wszystkich. Dobra, ty możesz użyć niszczycielski cios, ponieważ ten barbarzyńca ma troszkę życia, więc to się przyda. A drag na prawdziwego płomienia. Kapłan. Możemy im coś brzydkiego rzucić, co? Zamęt? Powiedzmy. Powinno większość z nich zgarnąć. Okej, co tobie się stało? Zdominowanie. No to musimy się przed tym bronić. Modlitwa przeciwko zdradzie. Dobra. My ich zamęciliśmy na 16 sekund. To nam powinno dać sporo czasu. A żeby się tutaj pozajmować Fiedron. Zabijmy jeszcze tego barbarzyńcę szybko najpierw, świetnie. Ty już żyjesz, to przewróć może Fiedrona. Wszyscy go szybko zabijemy. Uderzenie magii. O nie, dobra. To nie był dobry pomysł. Próbuj mu przywalić. Okej, dobra, tym Fiedronem już się zajmą. Dobra. A reszta niech się zajmie tym kapłanem. Okej, ten druid zdążył rzucić pioruny, więc chyba będą nas teraz troszkę masakrować, ale przeżyjemy. Dobra. Świetnie. To reszta drużyny wchodzi do akcji. Okej, ten druid dalej tam żyje, to może zajmijmy się nim teraz. Dobra, ty paladynie, gdzie możesz podejść? Przecież w sumie zgarnąć również tego druida. Okej, dobra. Podejdź tutaj, użyjesz serca furii. To on ich poharata. Ty przewrócisz tego kapłana. Dobra, uderzenie magii. Co się nazywa? Magiczny atak znaczy. Okej, dobra. Wow, co ich tak poharatało? Oni sami się sparaliżowali? Nie mam pojęcia.
Dobra. W każdym razie... Przed dragnami się najpierw zajmijmy. Możesz użyć swojego barbarzyńskiego ciosu, tak. Dobra, jeszcze jeden magiczny atak. Już tylko ten druid został. A, jak paladyn oberwał, wow, nawet nie zauważyłem. Chyba jak go skamienieli, to musiał wtedy mocno oberwać. Ale dobra. Żyje. Tylko to się liczy. A my dostaliśmy solidny arbalet. Solidny kostur bojowy. Trochę więcej solidnego krapu. Tutaj solidna buława, włócznia, młot bojowy, znakomita zbroja łuskowa. Okej, okay, spoko. Znakomity skórzany pancerz, również spoko. Oraz głowę. Dobra, to może zanim pójdziemy do Galawina, oddajmy tą główkę. I... Zobaczymy, czy będą jeszcze jakieś kolejne zlecenia. Więc do krzepy. What did you say? Nothing. That's what I like about you. Beg your pardon? You don't talk much. No, okej. Okay. Ci wieśniacy tutaj stoją, tak? Tak, stoją sobie. Już myślałem, że chce nas spalić za stosie. Za coś. Ale dobra. Jak sobie tutaj stoją, to jak sobie stoją. Idziemy do gościa zleceń. Teodor. Przyniosłem ci głowę Firedorna. Co za ulga. Ktoś taki na pewno narobiłby zamieszania nawet jeśli był szalony. Proszę, to dla ciebie. Okej, okay, zdobyliśmy znowu sporo pieniędzy i sporo doświadczenia. Boję się, że nie mam już więcej zleceń. Ojej, bardzo mi przykło z tego powodu. Wygląda na to, że wymordowaliśmy wszystkich nikczemników w okolicy. Okej, okay, będę ci zradowali 66 miedzi, Erocebrą. Zysk, dobra. Wielka przygoda ukończona. Zrozpaczona matka powraca do warownic, zdobywając doświadczenie. Zdobywając doświadczenie i przedmioty. Skrzynia z łupą czeka na ciebie w wielkiej sali. Okej, okay, nie jest napisane jakie przedmioty, ale spoko. No to idziemy z powrotem. Do baterii. Najpierw wracamy do Galvaina. Powiemy mu, że załatwiliśmy sprawę z tym gościem, który miał być narkomanem, a okazał się mordercą i narkomanem. Dobra, że przejdźmy się tędy, a może nie, wiecie co? Ponieważ chcę jak najszybciej dojść do Galvaina, troszkę czas mi się kończy i myślę, że tam zrobimy sobie pauzę. Trager? Czy z nim gadaliśmy? Chyba nie. Okej, okay. To będzie kolejna rzecz do sprawdzenia. Ale po kolei. Najpierw chatka. Wiesz co, w sumie tam z boku była jakaś klapa, nie wiem czy ona nie była przejściem na skrót, ale dobra, już za późno.
No i dobra. Znowu tędy. Mam nadzieję, że wszystkie, że nie zginęły oznaczenia pułapek. No, na szczęście nie zginęły. Dobra, tędy musimy iść. I tutaj. Galvino. O, dobra. Znowu. Perfetto. Mam wieści o Grindem. Yes. Does the sniveling cur hide in his home, or has he been exiled to a place even more frigid and foul? Dowiedziałem się, że zamordował własną siostrę. Tiverus, the man is even more of a wretch than I thought. Mhm. What of him now? Surely the villagers string him up with his own fishing line. Umyka ze wsi z podkolonym ogonem? No w sumie nie. Obiecał się przyznać wsi, ale dobra, nie mamy innej opcji. Perfetto! Oh, I only wish I could have seen it. Chciałbyś się ruszyć z domu. A nie, nie mógłbyś się ruszyć z domu, bo spaliliby cię na stosie. No dobra, spoko. I will open a good wine tonight. As for you, take this. Okej, dobra. I doświadczenie, spoko. Nam dużo brakuje do awansów? No, mniej niż więcej. O, tak. Więc może jeszcze da nam się zdobyć parę poziomów w tym dodatku. Już no całkiem sporo. Całkiem już długo się ciągnie ten dodatek. 20 odcinków to w sumie więcej niż DLC pierwsze do Wiedźmina. No dobra, nieważne. W następnym odcinku pozwiedzamy jeszcze troszkę więcej baterię Durgana i w końcu udamy się do właściwej twierdzy, jeżeli zdążę, bo w końcu możemy. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!